Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ma pani siateczkę? Jest. Ja mam, dobra, super. A dla pani w międzyczasie może? Barszczyk biały w butelce. Tak. A może być 15 deko więcej? No to pięknie. 3-0-0. My się znamy od 67 roku, przepraszam. W 67 roku braliśmy ślub, Jasiu. No to już pół się... roku wcześniej żeśmy się poznali. No więc od 67 roku się znamy. A cebuli ile? 3. Ja pracowałam w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa. Potem piastowałam, że tak powiem, stanowisko szefa socjalnego i w związku z tym organizowałam wycieczki w zakładzie pracy. No i właśnie na te wycieczki się tutaj pan małżonek mój też się zapisywał i też żeśmy jeździli razem. I potem ja jakoś tak żeśmy się troszkę zbliżyli, że tak powiem, może nie zupełnie, bo mój małżonek jest taki, że on zawsze, prawda, pan, pani i tak dalej, nie było żadnych tykań, żadnego tego. Kilo ziemniaczków, dobrze? 3 kilo ziemniaków. 3 kilo? Ale właśnie tych, Belarozy. Belarozy. Belarozy, to dobrze, zrozumiałam. Moja małżonka mieszkała tutaj w tej klatce, w tym bloku numer 1. No i tutaj jesteśmy 30 lat i mamy swoich klientów. Jaka porządna ta jarzyna. No tak, bo tak ma być. Jeszcze proszę pani ją przytulę. Żeby pozytywna energia popłynęła, żeby była zupadowa. I dzięki tej pracy, myślę, no funkcjonujemy, prawda? Nie siedzimy w domu, nie siadamy na ławkach, nie boli nas głowa, nie bolą nas nogi. Tutaj trzeba kogoś wesprzeć w poszukiwaniach jakiegoś rozwiązania, na przykład ktoś szuka mieszkania, pracy i odwrotnie, klienci nam doradzają. Bułeczkę pani Dorotko, są takie ciabatki jeszcze dwie, te kukurydzie. Mhm. Tak. Kilogram buraczków, takich średnich. Średnich, dobrze. Podłużne panu dać, czy okrągłe? Oboje, proszę, tylko żeby nie były duże. Dobrze. Od dzieciństwa, że tak powiem, uprawiam różne dyscypliny sportu. To jest piłka, którą grano na Mistrzostwach Świata w Rosji. No i tak tutaj panowie przychodzą i przy tej piłce, w tej strefie kibica sobie rozmawiamy o sporcie. Bo to jest prezent, to jest prezent od klienta. Lizaczka, takiego serduszko? Może być. No to będzie 60 groszy. No reszta. Bardzo. Dziękujemy pięknie. Ale nawet w związku małżeńskim trzeba sobie stworzyć taką przestrzeń, tak, która jest wolna, tak, która daje wolność. Tak, zdecydowanie. Ja taką mam przestrzeń. No ale my też taką mamy. No, zdecydowanie. Tak musi być. Inaczej by do niej No tak, to jest to, tak. No a ja z moim mężem od 80 roku, to ile jest? 40. No. Też pięknie. Też nie dogonicie ładny. Nas, nie dogonicie. Ja do Krakowa przyjechałam w 57 roku, a do Huty w 70 chyba piątym. Zaczęłam tu pracować i służbowo zostałam przeniesiona z pracy w Krakowie, z Komisji Planowania do Nowej Huty. I przejście do tej nowej pracy wiązało się z tym, że dostanę mieszkanie. I dostałam to mieszkanie, w którym mieszkam do dzisiaj, bo jest bardzo wygodne. Moja praca polegała na zorientowaniu się, jakie są potrzeby mieszkańców. A tutaj mieszkali głównie hutnicy, robotnicy, którzy pracowali w hucie. Ich potrzeby to były przede wszystkim szkoła, nie było szkoły, nie było przedszkola, żłobka. Zagramy? No jasne. Kto pierwszy pozbędzie się wszystkich, to ten daną partię wygrywa. Zdarzyło się, że mi zgasło światło. Przyszedł elektryk, tu zmierzył, tam zmierzył i mówi, musi pani zdjąć tą szafkę pod sufitem, a tam były schowane włóczki, druty i jedna skarpetka. No i od tamtego czasu, to były jakieś lata 80, dziergam do tej pory, w wolnym czasie. A mogę tak mieć dwie cyfry w tym samym kolorze, a trzecia w innym? Nie, każda inna. Nie, każda inna. Każda inna. A potem, no to rozdawałam. A to rozdałam takiej pani, która mnie czasami spotykała na Alei Róż. Jak mnie spotykała, to mi opowiadała o swoich nieszczęściach. No to jak mi tak opowiadała, ja robiłam te skarpetki, to i podarowałam. Jak jej podarowałam, to mówiłam, słuchaj, daję ci skarpetki, a ty znajdź sobie kogoś,
albo jakiegoś człowieka, albo zwierzę, albo rośliny i też zrób coś dla niego dobrego, cokolwiek, wymyśl, co to będzie, nawet możesz posadzić rośliny. Teraz masz ty głos. Dobrze, to ja dobieram. I wiecie Państwo, co mnie spotkało ostatnio? Muszę to powiedzieć. Ostatnio w sobotę przed świętami Bożego Narodzenia ja sobie jem obiad tutaj w barze Mlecznym na trzecim na rogu. Nie ma wiele osób. Jest taki jeden pan, też kończy obiad i ten pan wstaje i podchodzi do mnie. I wyciąga z ręki, miał tak w kostkę złożone 100 złotych i mi wręcza i mówi, proszę pani, jak pani w sobotę przed świętami je w barze obiad, to pani nie urządza świąt. Proszę sobie za te pieniądze urządzić święta. No taka mnie rzecz spotkała ostatnio, czyli ta dobra myśl, która tak szła przez świat, wróciła do mnie w takiej postaci. Naprawdę, to było w tą ostatnią sobotę.